Panie i Panowie, chciałbym teraz zająć się jedną z najważniejszych czynności człowieka, a mianowicie snem i związkiem pomiędzy snem a zdrowiem. Sen, jak głosi stare powiedzenie, jest podstawą naszego zdrowia. W 2024 roku pojawił się nowy trójkąt zdrowia, w którym występują mikroflora jelitowa, kronoodżywianie i rytm biologiczny, a więc sen. Te trójkę postrzegamy obecnie jako najważniejsze determinanty naszego zdrowia. Sen jest związany ze zmianami światła i ciemności. W trakcie 24 godzin naszego codziennego cyklu te dwa zjawiska, światło i ciemność, następują jedno po drugim. W Talmudzie jest stare powiedzenie, zgodnie z którym życie i czas są najlepszymi nauczycielami na świecie. Życie uczy nas dobrego wykorzystywania czasu, a czas uczy nas wartości życia. Dlatego niezwykle ważne jest, jak nasze ciało przystosowuje się do zmian ciemności i światła i jak się wówczas zachowuje. Główny zegar biologiczny naszego organizmu zlokalizowany jest w mózgu. Ten centralny zegar jest regulowany przez światło i ciemność, a dokładniej przez ich relacje. Oprócz tego istnieją tak zwane zegary peryferyjne. Prawie wszystkie nasze narządy mają taki zegar, który jest kontrolowany przez nasze odżywianie. Zegar centralny i zegary peryferyjne są ze sobą ściśle powiązane i determinują nasz stan zdrowia. Rytm biologiczny, będący cyklem 24 godzinnym, determinuje wiele procesów fizjologicznych zachodzących w naszym organizmie, takich jak funkcjonowanie hormonów, czynność narządów trawiennych, ciśnienie krwi, temperatura ciała i sen. Rytm snu jest zmienny. W ciągu dnia występuje też krótki okres, zwykle około godziny pierwszej, kiedy pojawia się potrzeba snu. Nie zaburza to funkcjonowania zegara biologicznego, a raczej zmniejsza stres i poprawia nasze zdolności produkcyjne oraz zdolność postrzegania. Z punktu widzenia snu decydujący jest cykl czasowy i czas trwania regularnego snu. Zwykle sen zaczyna się o 8-9 wieczorem i kończy około 6-7 rano. Czas snu zależy jednak od wieku. Potrzeba snu istnieje już w okresie niemowlęcym. Maksimum, czyli od 8 do 10 godzin, osiąga w wieku od 18 do 65 lat, następnie w wieku powyżej 70 lat zmniejsza się do 7-9 godzin, a u niemowląt i dzieci może wynosić nawet 10, 12 i 13 godzin. Tak więc potrzeba snu zmienia się i jest w dużym stopniu zależna od wieku. Z drugiej strony ludzi można podzielić na dwa podstawowe typy. Do pierwszego z nich, czyli do tak zwanego typu M albo morning, zaliczają się ludzie typu porannego, którzy zwykle zasypiają wieczorem pomiędzy dziewiątą a dziesiątą i budzą się około szóstej, siódmej rano. Natomiast dla osób typu E albo Evening, czyli typu wieczornego, sen zaczyna się między pierwszą a trzecią w nocy, a przebudzenie następuje między 11 a pierwszą po południu. Istnieją istotne różnice pomiędzy tymi dwoma typami ludzi, najczęstszym jest typ M. U osób typu E zegar biologiczny działa źle. Ich wydajność jest niższa, są one podatne na otyłość, depresję, wyczerpanie, zmęczenie, a problemy ze snem są u nich znaczniejsze. Podczas gdy u osób typu M zegar biologiczny działa zdrowiej, ogólnie rzecz biorąc, osoby typu M są zdrowsze. Możemy mówić o dwóch typach starzenia się, o starzeniu się biologicznym i chronologicznym. Na obydwa wpływ ma sen. Negatywne czynniki, jak brak snu, siedzący tryb życia, palenie tytoniu, złe odżywianie i stres przyspieszają biologiczne starzenie się. Z drugiej strony dobry sen spowalnia chronologiczne starzenie się. I nie tylko dobry sen, ale także prawidłowe odżywianie, trening, ruch i różne techniki relaksacyjne powodują spowolnienie starzenia. Problemy ze snem mogą powodować wiele zagrożeń dla zdrowia. Po pierwsze, w przypadku złego snu może nastąpić pogorszenie pamięci i funkcji mózgu, znacznie bardziej prawdopodobna jest otyłość, może wzrosnąć ryzyko cukrzycy, wzrasta również ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. W przypadku problemów ze snem znacznemu osłabieniu ulega też układ odpornościowy. Intensywniejsza staje się depresja, częstsze są zmiany skórne i badania pokazują, że w przypadku problemów ze snem niestety rośnie prawdopodobieństwo przedwczesnej śmierci. Zdrowy sen ma wiele zalet: bardziej zrównoważona masa ciała, wyższy stan energetyczny, silniejszy układ odpornościowy, lepsza zdolność koncentracji i uczenia się, lepsza pamięć, większa sprawność fizyczna, lepsze radzenie sobie ze stresem, a co nie mniej ważne, dzięki zdrowemu snowi nasz nastrój i samopoczucie są wyraźnie lepsze. Sen ma pewne zasady, które mogą na niego wpływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie i warto je rozważyć. Przed pójściem spać, przed zaśnięciem należy unikać pewnych rzeczy, np. spożywania kawy i herbaty alkoholu, palenia papierosów oraz obiadania się, gdyż nasze trawienie kończy się około 8 9 wieczorem zgodnie z zegarem biologicznym. Zaleca się także unikania oglądania horrorów i filmów akcji, a bardzo ważne jest też niekorzystanie z urządzeń elektronicznych przed snem lub przebywanie w trakcie snu w pomieszczeniach, gdzie takie urządzenia są używane. Twardy wieczorny sport, a nawet trening mogą spowodować pogorszenie jakości snu. Z punktu widzenia snu niezwykle korzystny jest przyjemny spacer przed położeniem się do łóżka. Bardzo ważna jest też temperatura w sypialni. Optymalnie powinna ona wynosić pomiędzy 16 a 19 stopniami Celsjusza. Zalecana jest też lekka lektura przed snem. Ważne jest, aby pomieszczenie miało odpowiednią wentylację i dopływ powietrza oraz abyśmy mieli swój własny harmonogram snu, którego będziemy się trzymać. Przed snem warto trochę pomedytować, porozmyślać. Należy zdecydowanie unikać korzystania z gadżetów i urządzeń elektronicznych przed snem. Nie powinno być w pomieszczeniu, gdzie śpimy źródeł niebieskiego światła, gdyż niebieskie światło, czyli promieniowanie emitowane przez urządzenia elektroniczne, w dużym stopniu podnosi m.in. prawdopodobieństwo wystąpienia zaćmy i innych wad wzroku, zaburza pamięć, zwiększa ryzyko otyłości i cukrzycy, a w efekcie może osłabić nasz układ odpornościowy. Istnieje oczywiście wyjaśnienie tej sytuacji, naukowo udowodniono, że niebieskie światło zmniejsza produkcję melatoniny, jednej z najważniejszych substancji wpływających na sen i niezbędnej dla zdrowego snu. Zatem podstawową zasadą powinno być zawsze, śpij dobrze i czuj się dobrze. Ten związek jest jednoznaczny: śpij dłużej niż 7 godzin, a przed pójściem spać unikaj piwa, alkoholu, korzystania z telefonu, komputera i palenia tytoniu. Od poniedziałku do niedzieli przestrzegaj odpowiedniego harmonogramu snu, który sam dla siebie utworzysz. Jeśli masz złe nawyki związane ze snem, szukaj pomocy, nie czekaj na cud, gdyż taką pomoc możesz uzyskać. Sen i jego jakość są w decydującym stopniu powiązane z odżywianiem. Z punktu widzenia odżywiania istotna jest jakość i czas przyjmowanego pokarmu oraz jego ilość. Poprzez odżywianie się pozyskujemy dwa rodzaje składników odżywczych: pierwszy to grupa cząsteczek ogólnych, białka, węglowodany i tłuszcze, a druga to specyficzne składniki odżywcze, które zasadniczo decydują o jakości i procesie snu oraz o procesach układu nerwowego. Takimi substancjami są melatonina, tryptofan i adenozyna. O melatoninie mówimy już od dawna. Zawierają ją także klasyczne produkty z rodziny flawon. Jest ona bardzo ważnym składnikiem aktywnym kolorowych jagód. Nazywamy ją chemicznym obrazem ciemności, hormonem ciemności i najdoskonalszym biologicznym znakiem natury. Produkcja melatoniny odbywa się w nocy, zaczyna się około 10 wieczorem i kończy około 6-7. Maksimum występuje między godziną drugą a trzecią. Jej ilość zależy od wieku i wraz z wiekiem drastycznie maleje. Największa jej ilość wytwarzana jest w mózgu między 15 a 20 rokiem życia, natomiast po 60. roku życia powstaje już tylko niewielka część pierwotnej ilości produkowanej w dzieciństwie. Dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na uzupełnianie jej poziomu. Źródłami melatoniny są głównie kolorowe jagody, orzechy i piwo to stosunkowo nowe odkrycie. Jak już wspomniałem, klasyczne produkty flawonu też zawierają melatoninę. Melatonina reguluje wiele różnych procesów fizjologicznych poza rytmem biologicznym i snem. Jest też bardzo ważnym przeciwutleniaczem, odgrywa ważną rolę w optymalnym funkcjonowaniu układu odpornościowego, działa przeciwzapalnie, wpływa także na regulację procesów reprodukcyjnych. Udowodniono także jej działanie przeciwstarzeniowe i przeciwnowotworowe. Niezwykle ważnymi substancjami są także tryptofan, serotonina i adenozyna. One też są produkowane w organizmie, ale przyswajamy je również wraz z pożywieniem. Tryptofan występuje w mięsie, szpinaku, rybach morskich, awokado i bananach. Są one jego dobrymi źródłami, podobnie jak flavon green, green plus i veggie. Wszystkie trzy substancje znacznie wpływają na jakość snu. Celem naszego nowego produktu o nazwie Flavon Moon jest pomoc w zaśnięciu. Jego składniki to wiśnie, czereśnie, banany, kiwi, daktyle, ekstrakt z strawy cytrynowej, ekstrakt z pasiflory i ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, czyli mieszanina bioflavonoidów cytrusowych. To zupełnie nowy produkt, którego jednym z głównych składników są wiśnie. Wiśnie mają wiele właściwości zdrowotnych i są doskonałym źródłem melatoniny, witamin A, C, K, wapnia, magnezu, fosforu i potasu. Udowodniono, że mają szeroką gamę efektów fizjologicznych. Z jednej strony regulują naszą aktywność kronoodżywczą, mogą pomóc w problemach psychicznych i poprawić jakość naszego snu. Oprócz tego wspierają optymalne funkcjonowanie oczu i są ważnym źródłem antocyjaninów. Mają silne działanie antyoksydacyjne, spowalniają procesy starzenia, a także mogą obniżyć poziom cukru we krwi. Czereśnie też charakteryzują się wysoką zawartością melatoniny i są źródłem witamin A, B1, B5, B6 i K zawierają także magnez, żelazo, miedź i potas. Są niezwykle bogate w przeciwutleniacze i polifenole. Wspomagają zdrowie serca i układu krwionośnego, poprawiają jakość snu, dzięki działaniu melatoniny mogą pozytywnie wpływać na pamięć, a także pomóc w optymalnym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Banany pojawiają się w naszych produktach po raz pierwszy, choć są niezwykle bogate w składniki odżywcze i łatwe do włączenia do naszej diety. Jadamy je już od czasów starożytnych. Warto podkreślić ich zawartość błonnika, potasu, witamin B6 i C, mają wiele właściwości zdrowotnych. Z jednej strony wspomagają pracę kości i mięśni, zwiększają magazynowanie glikogenu w mięśniach, pomagają w zdrowym funkcjonowaniu i oczyszczaniu nerek, a także dzięki zawartości magnezu zmniejszają ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych. Dzięki zawartości błonnika działają antyoksydacyjnie i prebiotycznie, podnoszą wchłanianie składników odżywczych, ograniczają refluks żołądkowy, a także korzystnie wpływają na zdrowie naszej skóry. Bardzo ważna jest ich zawartość tryptofanu, który pomaga organizmowi wytwarzać serotoninę, wzmacnia działanie witaminy B6, poprawiając tym samym jakość snu, nasz nastrój, a jednocześnie zmniejszając depresję i stres. Banany są spożywane od dawna również dlatego, że wspierają zdrowe libido, pracę serca i wpływają na kontrolę wagi. Mogą pomóc w walce z anemią i astmą oraz wspomagają produkcję hemoglobiny. Mogą również obniżyć ciśnienie i poziom cukru we krwi oraz mają działanie przeciwcukrzycowe. Banany są zatem owocami o niezwykle wszechstronnym działaniu, a w naszym produkcie stanowią jego główny składnik. A oto od dawna znany i popularny owoc kiwi. Oprócz tego, że znacznie poprawia jakość snu i optymalne funkcjonowanie układu trawiennego, aktywuje też nasz układ odpornościowy. Dzięki silnym składnikom przeciwutleniającym przyczynia się do zdrowej ciąży i rozwoju płodu. Jest bogaty w witaminy B9, C, E i K, serotoninę, karotenoidy, m.in. w ziksantynę, flawonoidy oraz duże ilości błonnika pokarmowego. Może zmniejszyć problemy z oddychaniem i pomóc w zapobieganiu astmie. Wspomaga zdrowie oczu i może zmniejszyć ryzyko rozwoju zmian w plamce żółtej. Zawartość serotoniny wspomaga zdrowy sen, ma działanie przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe, pomaga we wchłanianiu żelaza i wspiera zdrowie naszego serca i układu naczyniowego. Jest to bardzo cenny owoc. Kolejnym składnikiem są daktyle. Jest to doskonała żywność prozdrowotna, korzystnie wpływa na wiele naszych narządów. Ma niezwykle wysoką zawartość witaminy B6, czyli wspomaga dobry sen. Podtrzymuje także optymalne funkcjonowanie układu nerwowego. Dzięki dużej zawartości błonnika działa prebiotycznie, wspierając w ten sposób nasz układ trawienny i promując zdrowy ruch jelit. Daktyle są bogate w substancje wzmacniające kości, magnez, mangan, potas. Są naturalnym źródłem energii, a zawarty w nich błonnik nie tylko działa prebiotycznie, ale także dodaje energii naszemu organizmowi. Potwierdzono ich działanie chroniące wątrobę i przeciwzapalne. Troszczą się o zdrowie skóry, są bardzo ważnym źródłem minerałów i witamin. Jeszcze raz zwróciłbym uwagę na witaminę B6, ponieważ jest ona niezwykle istotna dla jakości snu. Daktyle mogą zmniejszać anemię i mieć pozytywny wpływ na poziom cholesterolu we krwi. Ogólnie rzecz biorąc, mają bardzo istotne właściwości, ponieważ dodają energii, a nawet mogą łagodzić objawy kaca. Po raz pierwszy w naszych produktach pojawia się pasiflora, czyli męczennica, pochodząca z ciepłych regionów roślina doniczkowa o kolorowych kwiatach i smacznych owocach. Do Europy została sprowadzona w XVIII wieku i od dawna jest znana i stosowana jako roślina lecznicza. Uspokajające, redukujące stres, ułatwiające zasypianie i afrodyzjakowe działanie przygotowanego z niej naparu jest od dawna znane i nadal stosowane w medycynie kompleksowej. Ze względu na wpływ na układ nerwowy i pracę mózgu, można ją korzystnie łączyć z trawą cytrynową, dziurawcem zwyczajnym, lawendą i walerianą. Ogólnie rzecz biorąc, jest bezpieczna w użyciu. Ma wiele udowodnionych efektów fizjologicznych. Jednym z najważniejszych jest to, że naturalnie poprawia jakość snu, pomaga spać spokojnie w nocy i zmniejsza bezsenność. Zmniejsza stany lękowe, niepokój, depresję, działa uspokajająco, łagodzi stres, a także zwiększa koncentrację i pracę mózgu. Obniża skurczowe ciśnienie krwi, działa przeciwutleniająco i przeciwzapalnie. Wspiera optymalny poziom cukru we krwi, działa przeciwcukrzycowo i poprawia wrażliwość na insulinę. Od dawna stosowana jest w celu wspomagania funkcjonowania mięśni i gdy rzucamy palenie. Zwiększa syntezę hormonów afrodyzjakalnych w organizmie, sama ma działanie afrodyzjakalne, dlatego też jest stosowana już od dawna. Może łagodzić kaszel i objawy astmy. Jest korzystna przy epilepsji i drgawkach, ponieważ może zmniejszyć ich liczbę i intensywność. Dzięki zawartości witaminy A i kwasu linolowego wspomaga zdrowie włosów i skóry. Reguluje rozkład kolagenu, co jest ważne, ponieważ odgrywa on swoją rolę w wielu obszarach naszego organizmu, między innymi w kondycji skóry, kości i paznokci. Wspomaga zdrową pracę żołądka. Może zmniejszać ryzyko wrzodów, bólów, skurczów i rozstroju żołądka. Więc ogólnie jest to sprawdzona, bardzo skuteczna roślina której napar ma jednoznacznie udowodnione działanie prozdrowotne. Kolejną rośliną leczniczą występującą w tym produkcie jest trawa cytrynowa. Łacińska nazwa Melissa officinalis. Pochodzi z Europy i jest smacznym ziołem stosowanym głównie jako napar o smaku cytrynowym. Jest bogata w olejki eteryczne, dlatego od dawna stosowana jest w aromaterapii. Jednym z jej najważniejszych składników jest kwas rozmarynowy. Jej Olej i ekstrakt zawierają terpeny, geranią, limonin i cytral, ma wysoką zawartość flawonoidów i kwercetyny, jest też bogata w witaminę C. Udowodniono, że trawa cytrynowa oraz jej napar i ekstrakt zmniejszają stres i niepokój oraz działają uspokajająco. Poprawia sen, pamięć i nastrój. Pomaga w leczeniu opryszczki, ponieważ działa przeciwwirusowo i przeciwdrobnoustrojowo. Zmniejsza drażliwość, działa przeciwpadaczkowo i przyczynia się do zdrowego funkcjonowania tarczycy. Obniża poziom cukru we krwi, wspomaga trawienie i działa antyoksydacyjnie. Jest bardzo cenną rośliną leczniczą. Na koniec przyjrzyjmy się ekstraktowi z gorzkiej pomarańczy, który występuje w produkcie jako mieszanka bioflavonoidów cytrusowych. Jest ona niezwykle bogata we flawonoidy, przede wszystkim w hesperydynę i neohesperydynę, a jej bardzo charakterystycznym składnikiem jest tak zwana synefryna, która strukturalnie jest podobna do hormonu efedryny, ale jej działanie fizjologiczne jest inne. Efedryna jest zakazana w wielu krajach, Natomiast synefryna ma działanie dobroczynne, bez skutków ubocznych. Korzyści z ekstraktu z gorzkiej pomarańczy jest dobry na niestrawność, zgagę, niski poziom kwasu żołądkowego i zaparcia. Historycznie stosowany jest przeciwko bezsenności. Ma też działanie uspokajające, łagodzi stres i stany lękowe. Dzięki synefrynie odgrywa także rolę w naturalnej kontroli wagi. Wspomaga zdrowie skóry i zmniejsza ryzyko wystąpienia trądziku. Wspomaga gojenie się ran i leczenie infekcji grzybiczych oraz działa przeciwzapalnie. Te trzy ostatnie rośliny są bardzo korzystne i mają udowodnione korzystne właściwości. Są jednoznacznie skuteczne, jeżeli mówimy o wsparciu dla snu. Flavon mund to synergiczny produkt składający się z naturalnych składników. Nie tylko poprawia jakość snu, ale jest też bogaty w przeciwutleniacze, flawonoidy, aktywne cząsteczki biologiczne i można oczekiwać, że ma pozytywny wpływ na wiele procesów fizjologicznych. Można go korzystnie łączyć z innymi produktami flawonu. Pomyślmy o starym hinduskim powiedzeniu: jedz i śpij dobrze, aby być zdrowym i bezpiecznym od chorób. Nasz produkt to potwierdza. Wraz z tym produktem możemy życzyć dobrej nocy i pięknych snów. Uczyńmy coś dlatego, bo mamy czym. Dziękuję państwu za uwagę.